Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym, kolejnym filmiku kosmetycznym i dziś poruszymy bardzo, ale to bardzo ważny temat, a mianowicie porozmawiamy sobie o barierze hydrolipidowej. Dlaczego dzisiaj postanowiłam poruszyć ten temat? Przede wszystkim dlatego, że zaczęła się już jesień, można by tak powiedzieć, że mamy jeszcze końcówkę lata, ale myślicie już o zabiegach jesienno-zimowych. Chcecie zacząć intensywniej działać na waszą skórę. Chcecie walczyć z przebarwieniami. Myślicie o tym, żeby zmienić waszą pielęgnację na taką jesienno-zimową i myślicie o wprowadzeniu różnego rodzaju substancji aktywnych, takich jak na przykład kwasy czy retinol. No i właśnie, ten dzisiejszy film to będzie wstęp do tematów, które za chwilę będziemy poruszać. Dlaczego? Dlatego, że bariera hydrolipidowa, prawidłowa pielęgnacja, dbanie o tę barierę hydrolipidową to jest coś, co jest naprawdę bardzo, bardzo ważne w pielęgnacji, zwłaszcza jeśli, tak jak powiedziałam na początku, myślicie już o różnego rodzaju zabiegach, kosmetykach, substancjach aktywnych. No dobrze, co to jest ta bariera hydrolipidowa? Niektórzy mówią warstwa hydrolipidowa, niektórzy mówią płaszcz hydrolipidowy, a to jest nic innego jak najbardziej zewnętrzna powłoka naszej skóry, naszego naskórka. Jak sama nazwa wskazuje, bariera hydrolipidowa zbudowana jest z wody oraz z mieszaniny lipidów. Bariera hydrolipidowa pełni też bardzo ważną funkcję dla naszej skóry, ale również dla nas. I pewnie większość z was doskonale o tym wie, że nasza skóra pełni szereg różnych funkcji. Jedną z nich jest między innymi ochrona. Ochrona naszych organizmów, naszego wnętrza, nas samych. Ochrona przed tym, co atakuje nas z zewnątrz. Jak między innymi zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczona woda, różnego rodzaju substancje, na przykład z kosmetyków lub też z chemii, bakterie, wirusy, promieniowanie, czy też na przykład uderzenia. Bo skóra to, słuchajcie, jest bardzo fajny twór, zbudowany oczywiście z różnych warstw, ale dzisiaj nie będziemy się na tym skupiać. Ja już w jednym z moich wcześniejszych filmów opowiadałam wam trochę o barierze hydrolipidowej, wspominałam wam o tym, jak zbudowana jest skóra, więc w razie czego odsyłam was do tych wcześniejszych filmów, do tego filmu, on się wam tutaj na górze wyświetli, gdzieś tutaj o. W każdym razie, słuchajcie, co się dzieje tak naprawdę, kiedy ta bariera hydrolipidowa zostanie naruszona? No bo tak, wiemy, że skóra ma nas chronić, więc ta bariera hydrolipidowa, która jest najbardziej zewnętrzna na tym naszym naskórku, też będzie naszą skórę chronić. I kiedy dojdzie do naruszenia tej warstwy, słuchajcie, to wtedy zaczyna się ogromny problem. Po pierwsze, woda, którą mamy w naszej skórze, zaczyna zbyt szybko uciekać. Dochodzi do zbyt szybkiej ucieczki wody z naskórka. Co za tym idzie? Zaczyna się problem z przesuszeniem skóry. Dalej idziemy. Kiedy skóra jest przesuszona, pojawia się również problem szorstkości, suchości, ale też kolorytu. Jeśli jeszcze dalej idziemy w tym kierunku, może też dojść do tego, że zacznie się problem z wrażliwością skóry. No bo wyobraźcie sobie, że będą na tą skórę działały różnego rodzaju alergeny. Nie ma tej warstwy hydrolipidowej, jest ona zaburzona, jest na przykład dziurawa i te wszystkie alergeny zaczynają sobie tam korzystać. Już nie mówiąc o bakteriach, o wirusach, co się na tej naszej skórze będzie działo. I tak naprawdę o barierę hydrolipidową należy dbać bez względu na to, jaki typ skóry posiadacie. Co niestety potwierdzają statystyki w ostatnim czasie, okazuje się, że naprawdę, uwierzcie mi, mamy ogromny problem z tym, żeby ta nasza bariera hydrolipidowa była w dobrym stanie. A to między innymi z różnych względów. Działamy na przykład substancjami z kosmetyków. Też wam już o tym opowiadałam w jednym z moich filmów, że producenci kosmetyków, aby kosmetyk skutecznie działał, aby jakiś preparat skutecznie działał, stosują między innymi promotory przenikania. I te promotory przenikania naruszają tę warstwę hydrolipidową, żeby oczywiście substancje aktywne dostały się głębiej do naszej skóry i kosmetyk efektywniej działał, tak? Więc dochodzi do naruszenia tej bariery hydrolipidowej i później warto zastosować kosmetyki, które wzmocnią tę warstwę i odbudują tę warstwę. To jest na przykład taki, jeden przykład, słuchajcie. Ale promieniowanie.
niestosowanie filtrów, które będą naszą skórę chroniły. Czy na przykład przebywanie w jakichś pomieszczeniach, gdzie mamy bardzo wysuszone powietrze, gdzie jest jakieś duże zanieczyszczenie. Słuchajcie, jest naprawdę tego ogromna, ogromna ilość. Już nie wspomnę o używkach, o papierosach, o alkoholu, nieodpowiedniej diecie, braku aktywności fizycznej. To wszystko, wszystko wpływa na to, w jakim stanie będzie nasza skóra. No i na pewno zapytacie mnie, jak to zrobić, żeby się dowiedzieć, czy mam w dobrym stanie tę barierę hydrolipidową, czy też nie. No i jest na to taki mały trik. Oczywiście, jeśli już borykacie się z dosyć dużą wrażliwością waszej skóry, nadwrażliwością, jeśli skóra źle reaguje na różnego rodzaju kosmetyki, ulega często zaczerwienieniom, podrażnieniom, pojawia się rumień, no to tutaj już macie pewność, że jest problem z barierą hydrolipidową. Ale może być też tak, że kompletnie o tym nie wiecie. I teraz zróbcie sobie taki test. Wykonajcie wieczorem demakijaż. Pełny demakijaż, zwłaszcza z użyciem wody, najlepiej w tych dwóch krokach, stonizujcie skórę i nie nałóżcie żadnych kosmetyków pielęgnacyjnych. Idźcie tak z tak oczyszczoną skórą spać. Zobaczycie, co się będzie działo. Jeśli zauważycie, że skóra zaczyna się ściągać, jest taka nieprzyjemna, że zobaczycie, że ona po prostu no, napina się dosyć mocno, jest być może też szorstka albo lekko zaczerwieniona, to już macie sygnał na to, że jest problem z barierą hydrolipidową. I to będzie dla Was taka właśnie wskazówka. Ale tak jak wspomniałam też na początku dzisiejszego filmu, o barierę hydrolipidową musicie dbać w momencie, kiedy stosujecie różnego rodzaju kuracje i zabiegi. Czyli w momentach, kiedy teraz podejmujecie różnego rodzaju dermatologiczne kuracje związane na przykład z trądzikiem czy z przebarwieniami. Jeśli będziecie teraz walczyć na przebarwienia, zaczniecie stosować kwasy, retinol wprowadzacie do pielęgnacji, musicie o barierę hydrolipidową dbać. Ale moi drodzy, skóra to jest bardzo inteligentny twór. I jeśli dojdzie do przerwania tej warstwy hydrolipidowej, naruszenia, jeśli z nią rzeczywiście coś się będzie działo i nie zadbamy o nią w odpowiedni sposób, to skóra wysyła takie sygnały do gruczołów łojowych, które również znajdują się w skórze, że coś jest nie tak. I w tym momencie nasze gruczoły łojowe zaczynają produkować więcej łoju. Co za tym idzie? Mamy ten efekt takiego przetłuszczenia się skóry, zbyt intensywnego natłuszczenia skóry. Czasami możecie zwracać na to uwagę, że na przykład nałożycie jakieś kosmetyki w porannej pielęgnacji i po kilku godzinach zrobicie makijaż i wasza skóra zaczyna się momentalnie wyświecać, ale jak dotkniecie skórę, to czujecie, że ona jest taka no, tłusta, że jest taka mokra. To jest właśnie nadprodukcja sebum. Ale tutaj mamy takie błędne koło, bo to, że gruczoły łojowe produkują sebum, nie oznacza, że to sebum, ten łój, ma identyczne lipidy jak warstwa hydrolipidowa. To jest, no tak jak mówię, takie błędne koło. To nie jest dobra sytuacja. Skóra zaczyna się bronić, ale nie w tym kierunku, w którym powinna się bronić. Więc to od nas zależy, jak teraz o nią zadbamy. Oczywiście jest jeszcze jedna kwestia związana z warstwą hydrolipidową, a mianowicie mikrobiom skóry, ale na ten temat też sobie już porozmawiamy w oddzielnym filmie. Mikrobiom to też jest bardzo, bardzo istotny temat. Oczywiście, kiedy dochodzi do zaburzenia warstwy hydrolipidowej, zaczyna się problem z mikrobiomem. A jak zaczyna się problem z mikrobiomem, wtedy zaczynają się na przykład stany zapalne. Widzicie, to wszystko się ze sobą łączy. No i teraz powiecie, ok, Anita, co ja mam robić, żeby dobrze dbać o tę warstwę hydrolipidową? W jaki sposób to robić? Kiedy, jak często i jakie kosmetyki stosować? Moi drodzy, w opisie do dzisiejszego filmu zostawię Wam listę kosmetyków, które moim zdaniem idealnie będą nadawały się do tego, żeby naprawiać skórę, naprawiać tę warstwę hydrolipidową i w odpowiedni sposób o nią dbać. Ale pierwsza taka ważna sprawa, o której musicie pamiętać, to jest oczyszczanie skóry. Oczyszczanie skóry w odpowiedni sposób. Stosowanie kosmetyków jak najmniej agresywnych, a tak najlepiej to takie, które posiadają delikatne detergenty myjące, oczyszczające.
Czasami zdarzało się, że ktoś z Was zapytał: OK, no ale jeśli ja będę stosować preparaty oczyszczające, delikatne detergenty, to jaką ja mam pewność, że ja tą skórę domywam? Domywam, słuchajcie, domyjecie ją, bo jeśli będziecie stosować demakijaż w dwóch krokach, to możecie być pewni, że ta skóra będzie oczyszczana. Ja polecam Wam jeden bardzo fajny preparat, który fantastycznie sprawdzi się właśnie do takiego delikatnego demakijażu, który może Wam też zastąpić płyn micelarny, przy którym najczęściej stosujemy wacik, a tutaj dochodzi do pocierania, zaraz do tego wrócę. To jest takie masełko od Bandi, krem od Bandi, emolientowe masełko oczyszczające, który właśnie fantastycznie sprawdzi, to masełko fantastycznie sprawdzi się w takim delikatnym demakijażu. Ale ten produkt, słuchajcie, jest też rewelacyjny, jeśli na przykład zaczynacie różnego rodzaju zabiegi. Masełko od Bandi Anti-Irritate, świetny skład, bardzo delikatne, bardzo przyjemne dla skóry. I drugi produkt, który również mogę Wam tutaj w tym momencie polecić, to jest marka SVR i balsam Sensifine, balsam oczyszczający. Dwa naprawdę wspaniałe kosmetyki, które nie będą naruszały warstwy hydrolipidowej Waszej skóry. Będą o nią dbały ze względu na substancje, które tutaj zawierają w składach. Będą delikatnie oczyszczały. Fantastycznie sprawdzają się w dwóch krokach, czyli w tym pierwszym, zmywającym pierwszą warstwę makijażu i w tym drugim, w którym dodatkowo używacie wody i też doczyszczacie Waszą skórę. Nie możecie zapominać również o tonizacji. Bardzo ważne w tym przypadku jest przywracanie naturalnego pH naszej skóry, więc tonik po takim oczyszczaniu jak najbardziej wskazany. Powiedziałam o tych wacikach. W momencie, kiedy skóra jest podrażniona, kiedy warstwa hydrolipidowa jest naruszona, skóra nie lubi tarcia. W ogóle generalnie skóra nie lubi tarcia, chociaż na naszym rynku mamy dostępne waciki oczyszczające z bardzo delikatnych włókien i jeśli Wasza skóra nie jest podrażniona, nie macie problemu z warstwą hydrolipidową, stosowanie wacików w tym pierwszym kroku nie zrobi jakiegoś nie wiadomo wielkiego problemu na Waszej skórze. Natomiast w momencie, kiedy właśnie stosujecie różnego rodzaju zabiegi, kiedy skóra jest podrażniona, kiedy ją złuszczacie, kiedy czujecie, że jest ona mocno tak naciągnięta, napięta i jest problem z warstwą hydrolipidową, wtedy najlepiej odstawić wszelkiego rodzaju waciki, ale uwaga, również gadżety oczyszczające, takie jak szczotki soniczne, różnego rodzaju szczoteczki z włókien, szczotki, jakieś rękawice oczyszczające, to wszystko odstawiamy. Kolejny ważny krok to jest złuszczanie i tutaj mam na myśli odstawienie peelingów z drobinkami. Czy to małe drobinki, duże drobinki, czy to korund, czy to cokolwiek. Wszystko to, co jest związane z tarciem naszej skóry, idzie w odstawkę. Odstawiamy, czyli w momencie, kiedy będziecie stosować kuracje złuszczające, kuracje przeciw przebarwieniom, kuracje trądzikowe, kuracje doustne, jakieś leki i tak dalej, właśnie na przykład na trądzik i tak dalej, odstawiamy peelingi, które mają w składach drobinki. Staramy się, żeby tego właśnie takiego dotyku, tarcia, ruchu mechanicznego na naszej skórze było jak najmniej, a jeśli jest taka możliwość, to żeby w ogóle go nie było. No i teraz kolejna ważna sprawa to jest to, co wprowadzimy do naszej wieczornej pielęgnacji, czyli kosmetyki działające naprawczo. Takie, które będą odżywiały, natłuszczały i naprawiały naszą warstwę hydrolipidową. Takich kosmetyków, słuchajcie, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ja polecam Wam między innymi serum olejowe i wszelkiego rodzaju oleje. Tutaj mam akurat serum marki Pourlé 142. To jest taki koncentrat, który właśnie będzie działał naprawczo na naszą skórę, ale też naprawczo właśnie na tą barierę hydrolipidową. Jak widzicie, ja sobie go też już zużyłam. Bardzo fajna formuła, bezbarwny. Dodatkowo jest taki lekko tłusty, ale szybko się wchłania. Nie pozostawia jakiegoś nieprzyjemnego filmu na skórze, bardzo delikatnie pachnie, ale rzeczywiście ta skóra po nim jest
miękka, przyjemna w dotyku. No i wiadomo, kiedy stosujemy serum, należy nałożyć następnie krem. W ogóle w tej wieczornej pielęgnacji, kiedy dbacie o barierę hydrolipidową, nie możecie zapominać o kremie na noc. I tutaj znowu tych kremów takich naprawczych, odżywczych jest naprawdę bardzo dużo. Zaraz Wam powiem, na co też zwracać uwagę, jeśli chodzi o takie kremy. Ja na przykład posiadam dwa kremy od marki SVR. W sumie to trzy, jeden jest w łazience, ale też zostawię Wam w opisie, opowiadałam o tym kremie przy okazji analizy marki SVR, ale mam tutaj też dwa, które są naprawdę świetne, kremy barierowe, kremy, które będą wpływały wspaniale na Waszą warstwę hydrolipidową, zabezpieczały ją, chroniły, odżywiały i też sprawdzą się świetnie w przypadku właśnie skór już podrażnionych, zaczerwienionych, wrażliwych, przesuszonych, odwodnionych. Warto też pomyśleć o takich preparatach. W ogóle, słuchajcie, marki specjalistyczne, marki profesjonalne, które mają w swojej ofercie produkty, takie, które należy stosować po wszelkiego rodzaju zabiegach. Marka Purlé na przykład posiada u siebie też w ofercie taki preparat, też zostawię Wam w opisie do dzisiejszego filmu. Czy marki dermokosmetyków, które specjalizują się właśnie w skórach wrażliwych, nadreaktywnych, podrażnionych, w momencie kiedy bariera hydrolipidowa jest naruszona, to są w ogóle, słuchajcie, Wasi wspomagacze, takie preparaty, które powinny znaleźć się w Waszej szafce z kosmetykami, a przynajmniej powinniście do nich regularnie wracać, jeśli teraz myślicie o tych jesienno-zimowych działaniach. Nie zapominajcie również o pielęgnacji skóry wokół oczu. Szukajcie preparatów, które będą tę skórę Waszą wokół oczu, która i tak już jest cieńsza niż na całej twarzy, odpowiednio pielęgnowały. Ja tutaj w tej chwili mam znowu markę Purlé, słuchajcie, i 138 fajny krem pod oczy, ale ja na temat pielęgnacji skóry wokół oczu zrobię Wam oddzielny film i tam Wam wszystko też opowiem, co i jak dbać o skórę wokół oczu. Natomiast uważam, że bariera hydrolipidowa, słuchajcie, jest na całej skórze, jest również tutaj w okolicy naszych oczu, więc pamiętajcie o tym, że jeżeli będziecie dbać o twarz, to warto też dbać o okolice wokół oczu. Też na pewno część z Was podejmie działania w kierunku na przykład zasinień, opuchnięć, zmarszczek, które się pojawiają, więc warto pomyśleć również o bardzo dobrych, intensywnie działających preparatach pielęgnacyjnych na skórę wokół oczu. Moi drodzy, kolejna ważna sprawa w pielęgnacji, jeśli chodzi o barierę hydrolipidową, to są filtry. Już Wam o tym wspomniałam. Ja Wam będę przypominać zawsze o tym, że filtry stosujemy przez cały rok. Jest u mnie na kanale w ogóle cała seria, jeśli chodzi o filtry fizyczne, chemiczne, preparaty, które nakładamy, dodajemy sobie na nasz makijaż. Ja w tej chwili stosuję tę oto mgiełkę, też Wam o niej opowiadałam, ale już mam przygotowane, już mam zapas, słuchajcie, kolejnych filtrów, jeśli chodzi o najbliższe miesiące. Oczywiście część z Was powie, no tak, ale mamy już niższe promieniowanie, więc możemy zejść z 50 na przykład na 30. Okej, ale jednak pamiętajcie o tym, i ja to też będę zaznaczać, że jeżeli podejmiecie działania w kierunku przebarwień, trądziku, działania z retinolem, to tutaj jednak warto mimo wszystko sięgać po 50. Zazwyczaj te 50 mają nieco inne formuły niż 30, ale słuchajcie, skóra Wam się odwdzięczy. Jeśli będziecie nakładać filtry przez cały rok i dbać o jej ochronę przed tym między innymi fotostarzeniem, ale przed promieniowaniem, to zobaczycie, że rezultaty będą i im wcześniej zaczniecie, tym lepiej dla Was. Co jeszcze dodatkowo możecie robić, jeśli chodzi o wzmacnianie i naprawę bariery hydrolipidowej, to między innymi wieczornej pielęgnacji postawcie na maski. Maski odżywcze, regenerujące, naprawcze, z fajnymi substancjami aktywnymi, maski, które będą taką kołderką dla Waszej skóry. Wykonujcie je minimum dwa razy w tygodniu i zobaczycie też, że Wasza skóra zupełnie inaczej będzie wyglądała, jeśli chodzi o dzień, poranną pielęgnację, ale też o to, jaka będzie jakość tej Waszej skóry i jak będą przebiegały wszelkiego rodzaju kuracje. Oprócz tego, że w opisie do dzisiejszego filmu zostawię Wam listę bardzo fajnych kosmetyków, które Wam polecam z różnych półek cenowych,
do różnych etapów pielęgnacji, to jeszcze zatrzymamy się na chwilę przy tym, na co powinniście zwracać uwagę, jeśli chodzi o kosmetyki, ich dobór w waszej pielęgnacji. Przede wszystkim takie pierwsze substancje aktywne, substancje, które powinny znaleźć się w kosmetykach, to są emolienty i humektanty. To jest bardzo, bardzo ważne. Generalnie większość producentów kosmetyków stara się, żeby w tych kosmetykach, w tych formułach były emolienty i humektanty. Dlaczego? Dlatego, że humektanty pomogą wam wiązać wodę w naskórku, a z kolei emolienty będą zapobiegały jej utracie. Czyli humektanty będą łapały tę wodę w naskórku, a emolienty będą ją jeszcze dodatkowo, słuchajcie, taką kołderką jakby otaczały, taką warstwą otaczały, że ta woda nie będzie zbyt szybko uciekała. Więc to są dwie takie podstawowe substancje, grupy substancji, na które warto zwrócić uwagę. Kolejna grupa substancji to są oleje, moi drodzy. Tak, oleje to jest w ogóle świetna sprawa w pielęgnacji. Też często mi piszecie, że korzystacie z olejów, nakładacie je w wieczornej pielęgnacji i bardzo dobrze wam się sprawdzają. Ale dostaję też takie głosy od niektórych z was, że no tak, ale ja mam skórę mieszaną, mam tłustą i trochę obawiam się stosować tych olejów. Ale, moi drodzy, jest teraz na rynku taka ilość tych wszystkich olejów, że można dobrać również i takie, które będą dobre przy skórze tłustej czy mieszanej. Wcale nie musicie stosować ich codziennie w wieczornej pielęgnacji. Wystarczy, że nałożycie dwa razy w tygodniu. A będziecie pamiętać o tym, żeby w wieczornej pielęgnacji jednak postawić na dobry krem na noc, ewentualnie połączyć ten krem na noc z serum lub też z serum olejowym. Jakie oleje? No tutaj wam się ma teraz wyświetli cała tabela, między innymi olej z dzikiej róży, arganowy, tamanu, konopny, który świetnie wpływa na skórę, z wiesiołka, z pestek moreli, sezamowy, awokado. Jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo i też, tak jak wspomniałam wcześniej, oleje mają różną wchłanialność, więc sprawdzą się do różnych typów skóry. Warto znaleźć dla siebie odpowiedni olej i mimo wszystko wprowadzić go do pielęgnacji, zwłaszcza teraz w tej jesienno-zimowej pielęgnacji. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Między innymi na to, że możemy łączyć oleje, substancje olejowe, składniki olejowe, na przykład z lanoliną, z różnego rodzaju woskami, masłami, które też świetnie będą działały na warstwę hydrolipidową, ceramidy w kosmetykach, kwas hialuronowy, skwalan, wszelkiego rodzaju witaminy, pierwiastki, minerały. I oczywiście substancje promieniochronne, czyli filtry. No dobrze, moi drodzy, to podsumujmy sobie to, o czym dzisiaj powiedziałam. Czyli tak, bariera hydrolipidowa, wzmacniamy, odżywiamy, działamy, żeby była ona w dobrym stanie. Teraz myślimy o tym, że oprócz kuracji, które zaczynamy, zabiegów, wprowadzenia substancji aktywnych, takich jak kwasy czy na przykład retinol, pamiętamy o tym, żeby w naszej pielęgnacji znalazły się również takie kosmetyki, które będą dbały o warstwę hydrolipidową, czyli kosmetyki naprawcze, odżywcze, regenerujące. Takie, które będą zawierały różnego rodzaju oleje, kwasy tłuszczowe, ceramidy, kwas hialuronowy, skwalan, masła, emolienty czy humektanty. Delikatne oczyszczanie skóry, rezygnujemy z tarcia, wprowadzamy filtry, jeśli do tej pory tego nie robiliśmy, jeśli do tej pory tego nie stosowaliśmy. Wysokie filtry przy wszystkiego rodzaju kuracjach i zabiegach i substancjach aktywnych takich jak kwasy czy retinol. Sięgamy po kosmetyki, które będą właśnie naprawiały naszą skórę, odżywiały, regenerowały, nawilżały, chroniły przed nadmierną utratą wody, delikatnie na nią działały. Wprowadzamy je do wieczornej pielęgnacji, minimum te dwa razy w tygodniu, słuchajcie. Byłoby cudownie, gdybyście stosowali je codziennie, ale oczywiście to nie do końca jest możliwe, zwłaszcza jeśli stosujecie substancje aktywne takie jak retinol, czy kwasy, czy jakieś kuracje i tak dalej. Im łagodniejsze działanie na waszą skórę, wzmacniające, regenerujące, tym lepiej zarówno dla waszej skóry, jak przede wszystkim dla tej bariery hydrolipidowej. A uwierzcie mi, ona się wam odwdzięczy. Jeśli będziecie dobrze o nią dbać, odwdzięczy. Zobaczycie, że kuracje, które stosujecie, zabiegi, które stosujecie, będą przynosiły efekty. Połączenie tych wszystkich działań, czyli zabiegów, kuracji, leczenia,
plus odpowiednia pielęgnacja w domu to jest podstawa. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważny temat. Ja postaram się jeszcze do niego wracać i przypominać Wam w momencie, kiedy będziemy rozmawiać o zabiegach, o kuracjach, o kwasach, o retinolu i tak dalej, o przebarwieniach, żebyście mieli tę świadomość, że nie tylko działamy agresywnie, ale też działamy regenerująco, odbudująco, naprawczo na naszą skórę. To jest bardzo, ale to bardzo ważne. Podstawa dobrze dobranej pielęgnacji i właściwych działań. No dobrze, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejszy film, za to, że udało mi się podjąć ten temat i go z Wami skończyć, ale tak jak mówię, będziemy do niego jeszcze wracać. Będziemy przypominać i tym dzisiejszym filmem rozpoczynam całą serię dotyczącą pielęgnacji i działań jesienno-zimowych. Także spodziewajcie się, że już za chwilę będziemy rozmawiać na bardzo ważne i wiem, że interesujące Was tematy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Otwórzcie sobie opis, rozwincie go, tam macie listę różnych kosmetyków. Zwróćcie uwagę, co jest, myślę, że każdy z Was znajdzie dla siebie coś ciekawego. A ja dziękuję Wam bardzo serdecznie i widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, pa!